Witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu po krótkiej przerwie. Jakoś tak się złożyło, że w ostatnich tygodniach ciężko było zabrać się za nagrywanie, bo to podróżowałem i jeszcze udało mi się kilka szkoleń w tym roku przeprowadzić i nawet część z nich mimo pandemii na żywo, to zajmowałem się kilkugodzinnym podpisywaniem książki, a później odpoczywaniem po tymże podpisywaniu, bo jeżeli komuś się wydaje, że 8 godzin składania podpisów to czysta przyjemność, to powiem wam, że macie rację, wydaje wam się, mnie też się tak wydawało, ale cała sprawa, mimo że jest przyjemna, to troszkę człowieka nuży, tak po 3 godzinach. No ale dzisiaj na tapecie mam temat, jak dobierać kanały kontentowe. Więc co, czołówka i zaczynamy. Pytanie, z którym bardzo często się stykam, kiedy zaczynamy na przykład warsztaty marketingowe, rozmawiam z klientami, czy po prostu ktoś zadaje pytanie na grupie, to w których kanałach powinienem być obecny i coś publikować? I oczywiście wątkiem numer 1, który od razu należałoby poruszyć, są wszystkie wątki wynikające z namysłu nad własną grupą docelową. Czyli należy się w ogóle upewnić, że jeżeli bierzemy jakiś kanał pod uwagę, to że w tym kanale rzeczywiście ktoś jest obecny i że będzie tam nasza grupa docelowa. Nie chcę dzisiaj więc poruszać takich spraw, które są z mojej perspektywy banalne czy oczywiste. Chciałbym skupić się na wątkach trochę bardziej skomplikowanych. Wątek numer 2, który też chciałbym zaadresować na samym wstępie, to sugestia, żeby skupić się na opanowaniu jednego kanału, zanim weźmiemy się za walkę z większą liczbą kanałów. Niestety, zbyt często widziałem ludzi, którzy hurra optymistycznie podchodząc do własnych możliwości czasowych, próbowali jednocześnie opanować szereg kanałów marketingowych i bardzo często było to, mówię to z przykrością, bo lubię akurat ten sektor, problem instytucji kultury, gdzie na przykład swego czasu wchodziłem na stronę internetową i widziałem, że dana instytucja jest obecna na YouTubie, Pinterestie, Twitchu, Tumblerze itd., a wszędzie oczywiście ostatni post opublikowany x tygodni temu. No bo założenia swoje, a życie swoje. Więc pamiętajcie, by najpierw skupić się na tym, aby dobrze opanować, dobrze wejść i wyrobić sobie pozycję w jednym, ewentualnie 2 kanałach, a dopiero potem próbować poszerzać, o ile oczywiście będzie to w ogóle konieczne, na inne kanały. Natomiast w jaki sposób ja dobieram kanały kontentowe, kiedy myślę o tym, gdzie się pojawić i co publikować? Pierwszy wątek, nad którym się zawsze zastanawiam, to jest sam sposób odbioru treści. O co chodzi? Są takie media, gdzie ludzie mają tendencję do konsumowania treści dłuższych i spędzają tam więcej czasu, a są takie media, gdzie wchodzi się na chwilę, popatrzy się przez parędziesiąt sekund i się wychodzi. Ja to nazywam stosunkiem przerywanym z mediami społecznościowymi, no bo na przykład w kontekście Twittera przeważnie to tak wygląda. A z kolei YouTube ma chyba, jeżeli się nie mylę, jedną z najdłuższych sesji, jeżeli chodzi o portale społecznościowe w ogóle. Stąd wygląda to w ten sposób, że na przykład YouTube'a odpalamy sobie w tle. Podcast podobnie możemy odpalić sobie w tle. Blog trzeba na spokojnie czytać. Czyli nagle się okazuje, że trzeba się skupić na tym, w jaki sposób będziemy towarzyszyć człowiekowi z daną treścią. No bo do bloga muszę znaleźć czas, żeby nad nim przysiąść. A z kolei podcast czy YouTube może umilać mi inne działania. I kiedy zastanawiałem się nad tym, żeby właśnie rozpocząć nagrywanie podcastu, który w tej chwili słuchasz, czy pojawiać się jakoś częściej na YouTubie, to powodem było właśnie to, że mam już w pewien sposób opanowane, mówiąc to nieco na wyrost oczywiście, kanały oparte o teksty. Czyli wysyłam newsletter, piszę bloga, publikuję artykuły w różnych miejscach, własnych, cudzych i dzięki temu, jeżeli ktoś znajdzie chwilę, żeby przysiąść i przeczytać, to ma taką możliwość. Natomiast nie miałem kanału, brakowało mi kanału, w którym mógłbym komuś towarzyszyć, na przykład podczas domowych obowiązków, podczas sprzątania, może podczas kąpieli, czy jakkolwiek inaczej, podczas spaceru, biegania. Potrzebowałem więc czegoś, co będzie oparte na audio i lub częściowo wideo. Stąd podcast i stąd ambitne plany na YouTube'a, które odkładam przez kolejne miesiące. Ten wątek to wątek numer 1. Natomiast wątkiem numer 2 jest sposób przyswajania treści. I jakkolwiek mogłoby się to wydawać identyczne, to identyczne nie jest, ponieważ Część rzeczy się słucha, część rzeczy się ogląda i to wymaga trochę innego podejścia. Czyli jeżeli ja mam medium, które jest mocno wizualne, to niekoniecznie mogę się tam pojawić z tematem, który w ogóle wizualiami nie będzie operował. To oczywiście można próbować, natomiast to nie jest przypadek, że jednak lwia część odcinków mojego podcastu nie dotyka wyłącznie problematyki reklamy na Facebooku, bo ciężko jest opowiadać o panelu reklamowym. Ja mogę mówić o pewnych rozwiązaniach, założeniach strategicznych, czy produkować materiały uzupełniające, pod warunkiem, że znajdę na to czas. Natomiast właśnie to tego czasu będzie wymagać. Stąd podcast jest dla mnie sposobem również na poszerzenie tematyki o inne, równie kręcące mnie treści związane z marketingiem. Natomiast drugi wątek, który się z tym wiąże, to również skupienie uwagi odbiorców. Bloga przeglądam i nie mogę od niego oderwać wzroku. Od kanału na YouTubie czy od podcastu tak. I moje myśli mogą zdryfować już w innym kierunku. Stąd muszę stwierdzić, czy będę umiał po pierwsze stworzyć treści, które tę uwagę utrzymają, a po drugie, do których będzie chciało się wracać. Trzeci wątek przy dobieraniu kanałów kontentowych z kolei to jest żywotność treści, czyli jeżeli już się napracuję i stworzę coś na dany portal, to ile ta publikacja ma szansę przeżyć? Wpis na Facebooku łatwiej przegapić. Szybkiego tweeta to już zwłaszcza. Newsletter niekoniecznie. Bardzo często spotyka mnie sytuacja, w której czytelnicy, być może to na przykład ty, odpisują na moje newslettery nawet po kilku tygodniach, ponieważ okazuje się, że mogłoby się wydawać, że newsletter to jest takie medium, że wysyłamy, ktoś to otwiera i kasuje albo o tym zapomina. Tymczasem nie. Okazuje się, że ludzie kolekcjonują swoje newslettery, mają je w osobnych folderach, przechodzą przez nie sukcesywnie, kiedy właśnie znajdują na to czas. I podczas gdy na przykład informacje o nowym wpisie na blogu, na Facebooku mogą zobaczyć i mogą przeskrolować dalej, o tyle na przykład nieodebrany mail w skrzynce sprawia, że będą mieli pewne takie wyrzuty. Wiecie jak to jest, ja też tak mam, że od razu myślę, trzeba by tu było zobaczyć, co tam w tym mailu na mnie czeka. I to jest pierwszy wątek, natomiast drugi wątek to jest sam fakt, jak to wygląda pod kątem zasięgów organicznych. Przykładowo z uwagi na wciąż mniejszą aktywność na LinkedInie niż na przykład na Facebooku, prawdopodobnie częstokroć spotykasz się z tym, że jeżeli tylko twój wpis akurat dobrze przyjął się w społeczności, to dostajesz związane z nim powiadomienia nawet kilka dni, a czasami nawet tygodni od publikacji, ponieważ algorytm cały czas będzie brał i rzucał tę rzecz do przodu. To samo może się zdarzyć zresztą z Twitterem. Jeżeli twój wpis, twój tweet trafi na odpowiedni podatny grunt i będzie cały czas pokazywany dalej, to może się zdarzyć sytuacja, że nawet miesiąc czy dwa po dalej będziesz docierać do nowych odbiorców. Z Facebookiem teoretycznie przez mechanikę udostępnień jest to też możliwe, ale jest też Facebook trochę bardziej zatłoczony. Kolejny wątek. Czy dany kanał będzie dla mnie służył do kreacji czy do dystrybucji? Idealną sytuacją oczywiście byłoby, żeby w każdym kanale tworzyć absolutnie unikalne treści. Natomiast umówmy się, kto ma na to czas. Nie wszędzie będziemy tworzyli autorskie rzeczy. Stąd należy wybrać jedną, dwie platformy, które będą na przykład wiodące. W moim przypadku jest to blog i ten podcast, którego właśnie słuchasz. A pozostałe mają służyć do dystrybucji. Czyli jeżeli akurat słuchasz tego odcinka na YouTubie, to nie znaczy, że jesteś jakimś słuchaczem gorszej kategorii, nic z tych rzeczy. Natomiast ja świadomie na ten moment podjąłem decyzję, że nie jestem w stanie zabrać się za regularne tworzenie wartościowych treści na YouTubie, rozumianych jako treści autorskie, po prostu filmy. Wobec tego będę po prostu w tym miejscu publikował kolejne odcinki swojego podcastu. Poza tym są osoby, które nie chcą mieć dodatkowych aplikacji związanych z tym powiadomień i zajmowania pamięci i świadomie nie korzystają z aplikacji podcastowych. Dlatego dlaczego miałbym ograniczać tym osobom możliwość usłyszenia mojego marketingowego głosu w Twoim domu? I wobec tego publikuję te treści również na YouTubie. Więc z jednej strony dystrybucja wiąże się po prostu z faktem, że dany kanał ma rolę wtórną w stosunku do innych kanałów, których używasz, ale z drugiej jest to jednocześnie metoda na poszerzenie grupy odbiorców, bo nie każdy musi być wszędzie. Co wiąże się z kolejnym wątkiem, pokrywanie się grupy docelowej. Czy za pomocą danego kanału docierasz do nowych użytkowników, czy utrwalasz w słusznym wyborze tych samych? Na przykład Facebook z Instagramem ma bardzo wysoki stopień pokrycia grupy docelowej. A co na przykład będzie z LinkedInem i Instagramem? Wobec tego, kiedy dobierasz nowy kanał społecznościowy czy kontentowy, zastanów się, czy za jego pomocą będziesz docierać do nowych odbiorców, czy raczej będziesz lojalizować odbiorców, których już masz, ponieważ to będzie również miało wpływ na strategię wpisów. W ogóle na marginesie mówiąc, zauważyłem, że przeważnie największym błędem, który ludzie popełniają, jest tendencja do tego, żeby publikować daną treść po prostu raz. Bardzo często na szkoleniach zadaję takie pytanie, kiedy ostatni raz na swoim Facebooku przypomniałeś ludziom, że można Cię śledzić także w innych mediach, że można zapisać się na Twój newsletter? Traktujemy to jako oczywiste albo jako informację, do której ludzie samodzielnie dotrą. Tymczasem bardzo często jest tak, że na przykład spotykam się z faktem, że ludzie piszą do mnie osobiście, że słuchają mnie wyłącznie na YouTubie albo na podcaście. W ogóle nie zaglądają na mojego bloga. I to jest ok, w sensie fajnie by było, gdybyście zaglądali, jeżeli to dotyczy akurat Ciebie. Natomiast o to właśnie chodzi. Są osoby, dla których metodą poszerzenia swojej wiedzy będzie wyłącznie opieranie się na przykład na podcastach albo na kanałach na YouTubie. Więc dla mnie podcast jest metodą do dotarcia do innej części grupy docelowej oraz oczywiście lojalizowania jakiejś części. I ostatni wątek to czy będę tam sam, czy z czyjąś pomocą. Jakoś tak się składa, że ilekroć ludzie myślą o kanałach kontentowych, to myślą o nich w ten sposób, że muszą się tam pojawić samodzielnie z autorskim materiałem. Natomiast mogą być kanały, w których świadomie będziemy się pojawiać po prostu gościnnie. Jakby nie było, przeważnie dla ludzi czymś takim jest medium. Jeżeli ktoś chce opublikować artykuł w gazecie, to nie myśli o tym, że kurczę, muszę zacząć wydawać czasopismo i dopiero wtedy będę mógł pojawić się na przykład na biurkach dyrektorów marketingu w tym kraju. No nie, myślimy o tym, jak napisać artykuł gościnny. Dlaczego tego myślenia nie przenieść również na inne kanały? Nie musimy mieć bloga. Możemy pojawiać się w zestawieniach blogów, możemy publikować wpisy gościnne. Nie musimy prowadzić cyklu webinarów. Możemy sprawić, żeby inni chcieli nas zapraszać i dogadać się w jakiś sposób, żeby pojawić się w cudzych webinarach. Zawsze przywołuję w tym momencie przykład jednego z moich ulubionych psychologów, coachów, nie wiem jak określić, Miłosza Brzezińskiego, który de facto jest w każdym niemalże kanale obecny, a przeważnie nie są to kanały jego, ponieważ Miłosz jest lekko aktywny na Instagramie, ma własną grupę, no i jest na Facebooku, natomiast praktycznie występuje w chyba dziesiątkach webinarów czy podcastów, bo jest do nich chętnie zapraszany. Nie potrzebuje własnego. Jego stopień pokrycia grupy docelowej, jakkolwiek by to brutalnie nie zabrzmiało, jest myślę bardzo wysoki. Podsumowując więc, po pierwsze, opanuj jeden kanał, zanim weźmiesz się w ogóle za więcej. Unikaj cmentarzysk mediów społecznościowych, które kiedyś stały się udziałem ambitnych instytucji kultury. Po drugie, oczywiście pamiętaj, że w tych kanałach, które dobierasz, musi być Twoja grupa docelowa. Po trzecie, bierz pod uwagę sposób odbioru treści. Czy ludzie w danym kanale chcą konsumować treści dłuższe czy krótsze? Po czwarte, pamiętaj, że też inaczej człowiek się skupia, kiedy coś czyta, kiedy ogląda, kiedy coś słucha. Czy będziesz towarzyszem, czy będziesz głównym zajęciem w danym momencie. Po piąte, żywotność treści. Prędzej natknę się ponownie na Twój wpis na LinkedInie niż na Twojego tweeta. Po szóste, czy to kanał do kreacji, czy do dystrybucji. Czy będziesz tutaj tworzyć dla mnie nowe rzeczy, czy będziesz mi przede wszystkim przypominać o rzeczach stworzonych gdzieś indziej. Po siódme, czy grupa docelowa jest wszędzie taka sama w każdym z kanałów, który dobrałeś, czy też dany kanał pomoże Ci docierać do nowych osób. I po ósme, czy będziesz tam sam, czy z cudzą pomocą, czy samodzielnie wydasz czasopismo, żeby pojawić się w czasopiśmie, czy może jednak skusisz się na artykuł gościnny, sponsorowany czy nie. I to tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że dla Ciebie wartościowy ten zwrot w kierunku content marketingowego wątku. Daj znać, o czym jeszcze chciałabyś posłuchać, a ja jak zawsze oczywiście zachęcam Cię do subskrybowania mojego kanału bądź tego podcastu w dowolnej aplikacji czy na YouTubie, gdziekolwiek tam go słuchasz. A jeżeli będziesz tak miły bądź miła, to bardzo Cię poproszę o recenzję na Apple Podcast, jakiś komentarz czy jakąkolwiek inną formę podania tej treści dalej, żeby inne osoby, którym mogłaby się ona przydać, również miały okazję się z nią zapoznać. I co? Do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Miłego dnia. Cześć!